Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim i Karola wykonaniu. Cześć Karol, siema. I wspólnie z Karolem nakręcimy jakiś wypad oto z tej miejscy. Oczywiście z góry mówię, woda PZW, nie inaczej, JŁK, ole, 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 zawsze i wszędzie, komercja, la, 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 będzie. I coś od siebie, Karol. Powiedz co jak. Dlaczego tak późno, bo jest godzina 5:54. No to co, no umówiliśmy się godzina 3:10 byłem u ciebie. Tak. Dzisiaj mamy rekonesansik z rana, odwiedziliśmy dwa jeszcze zbiorniki. Obydwie, że tak powiem, nam nie przypadły do gustu. Bo były zarośnięte, zaniedbane. Jedno było zarośnięte, drugie było całkowicie zajęte. Tak. No i trzeba było jeździć, szukać dalej. Udało nam się tutaj trafić w miejscówkę. Co, jesteśmy koło siebie, jak widzicie. Tak. No i zobaczymy, no, jak to wyjdzie. Zapowiada się dobrze, myślę, nie? Cały dzień mamy na dyspozycji. Na wędkowaniu i mimo tego, że jest późna godzina, zestawy praktycznie zarzucone. I jeszcze powiem, że jest dzisiaj niedziela, 18 lipiec 2021, woda PZW, nie inaczej, więc zaczynamy. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moim filmie, i jedziemy z tym koksem, bo już bardzo późno. Bardzo późno. Zapraszam wszystkich na najnowszy film w naszym wykonaniu. Tak mówię, jedna u mnie na metodę, cukiereczek, zanęta z ostatniego wypadu, odmrożona na wejściu, tak jak mówiłem, czyli pod metodę, i druga pod klasyka, i to najpierw wykorzystamy, czyli klasyk, drgająca szczytówka z pinką oraz cukiereczek na metodę. I zobaczymy, wschód słońca już wysoko, a my czekamy na jakieś wskazania. Łowienie z marszu, woda PZW. Powiem tylko jedno, że ja dawno tu nie łowiłem, ponad 30 lat temu łowiłem tutaj na grunt, na spławik. No i postarałem się coś złowić, tak aby nie być na zero. Mamy dużo czasu, sporo godzin, większość dnia na wędkowaniu poświęcimy tej miejscówce. Karol, co, zanętę rozrabiasz, tak? Zanętę sito se weźmiesz ode mnie, później jest grubsze trochę. To jest trójka chyba. Trójka. Będzie ci lżej przecierać. I zobaczymy. Zanętę jaką dzisiaj stosujesz? Co dzisiaj pomieszałeś? Powiedz mi. Dla widzów, tak. Taka. I co tam jeszcze masz? Położyłem. Glina. Wiążąca. Match Pro. I trochę miałem jeszcze zanęty właśnie od pana Zbyszka. Także zmieszałem wszystko. I teraz zobaczymy, co z tej mieszanki wyjdzie. Wyjdzie. I na którym metrze będziesz łowił? Tak teraz mniej więcej? No chyba dalej nie, bo jak wiatr się zrobi. 15 do 20 metrów. Bo zobacz, wiatr mamy do siebie, to będzie ci spływał w to. No to pomału sobie przygotuj. Coś mi, drodzy Państwo, delikatnie szczytówką pociągnęło. Prawdopodobnie może być branie. No zobaczymy, ale to jakaś drzazga. Ale coś zainteresowało się pinką z gruntu. Oby, zobaczymy. Niech stoi. Delikatne brania mogą być. Karol zaraz będzie nęcił. Przetar zanętę, zrobi kulę i zobaczymy, co tam u niego będzie się działo. Metoda na razie nic. I zobaczymy. Później ściągniemy gruntówkę i zobaczymy, czy wyszamane robaczki, czy nie. Ale wszystko powoli, pomalutku, powolutku. Jest bajecznie, bajecznie. Woda PZW. Już to mówiłem. No i nie wiadomo, co będzie brało.
czy będzie coś brało. No ale po to się właśnie wędkuje na takich wodach, zbiornikach. Klimat jest, przyroda jest. I najważniejsze, że woda jest i zestawy zarzucone. Ile robisz kul? Cztery. Ja obserwuję szczytówkę dalej, ale delikatne pociągnięcie było. Zobaczymy później, jak to się ułoży. Metoda na razie nic, to Karol ma moją przynętę, mamy na jedna pomarańczowa, druga piaskowa u Karola, moja zanęta. To będziemy mieli jakieś porównanie mniej więcej, czyli dwie różne przynęty na metodę, dwa różne kolory. Pinka z gruntu i pinka na wyjściu, na spawik u ciebie. A kukurydzę? Tak. Założyłem kukurydzę, bo tak jakoś się lepiej wskaza grunt. Na pince to lubi się też składać i poplątać. Dobrze. Obserwujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cztery kule już u Karola widzę są. I będzie sypał pod spławik. I czuję, że dzisiaj połowi sobie trochę na spławik. Bo widać, drobnica chodzi. Jeden, dwa. Trochę się rozbiło. Trzy, ale to nie szkodzi. Czwarta, półtora metra, piąta, półtora metra głęboko ma grunt na półtora metra i zobaczymy, czekamy. I zobaczymy, więc zostańcie z nami i zobaczymy, kto dzisiaj połowi, jak połowi, co połowi. A może będzie wypad na zero. Nikt tego nie wie. Najważniejszy jest wypoczynek i wędkowanie w międzyczasie. Jest pytka. A więc metoda pierwsze branie, coś niedużego. Ciekawe co? Sam jestem ciekawy. Plecionka jest pomarańczowa. U ciebie jest piaskowa, to zobaczymy później. Z powrotem rzucę na... To sam jestem ciekawy. Co? Coś niedużego, ale jest. Lesio, co może być? No nie wiem. Zostawiamy Lesio. Lesio. Patelniaczek. I to fajne, nie? Weź. Podbiorę z ręki. Z ręki. Ładna taka 40, dobra. No, to była. To mi podebrałeś. To pierwsze koty za płot. Postowało. A więc klasyk teraz. Rybka jakaś jest, coś jest. Lecz nie popełnimy tego błędu co wcześniej. Bo to jest po prostu nieprofesjonalnie. Takie podbieranie. Coś idzie, nie wiem co, ale zobaczymy, co pinka daje teraz. Zero dwunastka, żyłka. To zaczep, żeby nie wyszedł. Ja pierniczę.
bajerami i suweczka. Ale no co zrobić? Wszystko było pozajmowane. Prawdopodobnie leszczyk. Tak mówię, 0,12, 16 haczyk. I rybka zaliczona, czyli ładna 40. Nic dodać, nic ująć. Proszę bardzo, ładna łopatka. Zrobimy zdjęcie i rybka pójdzie do wspólnego zdjęcia, do siaty. Rybka ma, drodzy Państwo, 47. 47 i taki ładny lesio. Tak mówię, pójdzie do siaty. Haczyk drobniutki. 16. Dobrze, przerzucamy zestaw. Więc, drodzy Państwo, wypijemy sobie kawkę. Więc kawunia z rana jak śmietana. No i zobaczymy, będziemy kombinować. Zobaczymy co jak. Miejscówkę mamy fajną. Ale na razie brania, tak widzicie, słabo. Łowienie z marszu, bez wstępnego nęcenia. Warto by podsypać tak wstępnie trochę, ale nie mamy dużo towaru, przynajmniej ja. Pod metodę i klasyka trochę jest, ale na większość dnia tak, aby wystarczyło, więc co jakiś czas będziemy przerzucać i zawsze coś tam zostanie. Więc wędkujemy dalej, wypijemy kawę i zobaczymy, co jeszcze uda się złowić z tej miejscówki. Wędkę wciąga, plecionka jest. O, widzicie? No i zaraz, teraz Karol, dwie ryby na jedną. Pomarańczową założysz, pomarańczową zdejmiesz, piaskową. Ale muszę najpierw ją wyholować i zobaczymy, czy też lesio. Widzieliście, drodzy Państwo, intensywne branie. I ściągamy rybkę na plecionce. Kij Korum na rzekę, co używam. Kowrotek, pleciona i co mamy? Lesia podobnego rozmiaru, co wcześniej spadł, może nawet trochę mniejszy. Czyli druga sztuka i taka dobra 40. Zobacz, Karol, 40. No podbierak ma 50, tak. Zobaczcie, ponad 40. 50 jest podbieraka. Przynęte od razu. Szamał nie ma, więc odczepimy rybkę. I taki ładny. Ale zanim zarzucimy, zalejemy kawkę.
wypijemy, zalejemy. I widzimy się już za chwilkę, może z następną rybką, ale to się okaże, więc machaj będą, rybki będą, z tym, że nie na pewno to co widzę, nie na pewno. Karola jest piaskowa? Piaskowa. Piaskowa. I prawdopodobnie też będzie pan Lesio. Więc coś się zaczyna dziać i to najważniejsze, cieszy. Już ci podbiorę, poczekaj. Do klipa. I widzisz, metoda to jest metoda. To jest metoda i pyzowe cukiereczki. Ładne te leszcze na tym łowisku, więc zobaczcie, jaka ładna łopatka. Ok, odczep i wędkujemy dalej. Coś na spławik musi być większego niż płotka, ale Karol oczywiście brania nie widział. No. No to musisz wchodzić tam, nie? Spodenki zdejmujesz, włazisz i już. Musisz sobie radzić jakoś, nie? Nie chcesz wejść, rybę stracisz, na nie będziesz wiedział co. Leszczyk. Karp, no. Albo karać ładnie. Wycholuj i zobaczymy na brzegu. Albo pełnouski, albo karaś. Karp. No jest taki kroczek. Ale cieszy. Taka czterdziecha. Gratulacje. Odpinaj i wędkujemy dalej. Czyli kukurydza i drugi prawdopodobnie może karpik. Czyli dajcie podbiorę. Mniejsze, ale jest. Pomału, żeby nie popłoszyć. Nie spiesz się, Karolku. Nie spiesz się, wiem, że nie jest duże, ale po co masz popłoszyć sobie? Mały jest, dawaj go na hama. To jest mały. Ale jest. Mniejszy od tamtego, drodzy Państwo. Tamten miał 38, ten będzie miał 36. 36. Ile? Minutka? Minutka. No ale cieszy, cieszy. Woda PZW, oczywiście mówię. Nie inaczej. I oby Karol se w końcu na spławik połowił. No, czego mu serdecznie teraz. Życzę. I cichutko, elegancko. I wędkujemy dalej. Ja zobaczę co na pinkę. Bo jak na pinkę nie będzie efektu, to wolę rzucić dwie metody i dopasować się z kolorem przynęty, czyli z cukierkami, z peletami, z cukierkami i może to będzie lepsze rozwiązanie. Ale na tą chwilę jeszcze dam pince szansę, no i wędkujemy dalej. 5? 35. A ja ile mówiłem?
No, nie, dobrze, masz rację, 36. 36, no. To widzisz, na oko mniej więcej. Tamten 38, ten 36. No i dwa karpie w ciągu kilku sekund, jak to się mówi na wodzie PZW. Nie inaczej. Wędkujemy dalej, jest w pytkę. A więc różowo coś daje, tylko nie wiem co. Weźmiemy, drodzy Państwo, podbierak. Zobaczymy, co dało. Rybka weszła w drugą wędkę. Już przeszła. A więc za ciasno tu jest dla mnie, drodzy Państwo, ale wszystko pozajmowane. Jeszcze tak, abym się nie upadł. Mamy trzeciego leszcza, czyli czwartego, bo jeden spadł na początku. Na różową. A więc podobny lesio. Więc cieszy i taka dobra 40. Ponad 40. Kosz ma 50 cm. To taka 40, ponad 50 jest kosz. Ok. I taka ładna rybka idzie do wspólnego zdjęcia. Więc, drodzy widzowie, jest taki temat, dwie metody, na razie nic. Czekamy. Brania rzadko, ale ryby jakieś takie przyzwoite, między innymi jak na wodę PZW. Ale czekamy, czekamy, wędkujemy, odpoczywamy. I zobaczymy, co na dalsza część dzisiejszego wypadu przyniesie. Tu druga metoda, wziąłem bombkę, przywiesiłem. Sygnalizatorów nie brałem drugich. Tu sygnalizator, dwie metody. No i czekamy. Woda fajna, nawet w miarę głęboko. Tylko najlepsze godziny brań właśnie przejeździliśmy, szukając jakiegoś odpowiedniego miejsca, łowiska. Oczywiście PZW, nie inaczej. No i w końcu my tu trafili i nie żałujemy, jak do tej pory, nie? No. Nie. No, jak Karol mówi, nie, to nie. I co robimy? Czekamy? Mi tam skubi od czasu do czasu, nie? I czekamy. Czekamy na grubą zwierzynę. Na grubą zwierzynę. A czy się jakiegoś zwierza grubego doczekamy, zobaczycie to w dalszej części mojego filmu. Więc zostańcie z nami, z Polakami, z scyzorami i zobaczymy, co i jak z tej wody jeszcze się da wydupać. Siedzi? Siedzi. Co jest? Na jaką to było? Piaskowa. Piaskowa. Piaskowa ósemeczka. Piaskowa ósemeczka, czyli większa. I prawdopodobnie leszczyk. Nie wiem, nie wiem. Karol ściąga, to powinien mniej więcej wiedzieć, co tam ma. I chyba... Ja obstawiam leszczyka. Nie wiem, czy nie przeszła. Bo tu ciasno jest, naprawdę mam ciasno. Kurde, nie widzę. Leszczyk. No wjeżdżaj na podbierak. Izba zaliczona.
A więc widzicie, coś się dzieje i taka dobra czterdziecha. Po łuskach widać, bo jeszcze nie jest taki złoty jak tamty, ale ładna czterdziestka. A więc, drodzy Państwo, dajwa kryl. Zobaczymy u mnie co. Na dajwę kryla. Tak, aby różnorodność przynęt było. Za czym, żeby nie przeszła, bo znów popląta zestawy. No i tego właśnie, tu jest ten problem, ta bolączka, że widzicie, co się dzieje. No ale zaliczona, leszczyk. Zobaczcie, co się dzieje. A więc kolejny, większy od twojego. Bo widać po tych. Kosz ma 50. Zobacz. 45 dobra. Kosz ma 50. No i taki na kryla Lesio. Do wspólnego zdjęcia i wędkujemy dalej. Czyli kosz jest 50, tak jak mówiłem, od ramienia w tą stronę jest 40. 40, 40 i koniec od tego 50. Ok, tak to mniej więcej będę widział co i jak. I teraz po tym leszczu weźmiemy, wyczyścimy sobie podbierak. 50 kosz na 40, ok. Więc drodzy Państwo, obiad, czyli dwa rodzaje kiełbasy po 4 kawałki. Tak, aby odróżnić jedną od drugiej, to jedną naciąłem 3 razy z dwóch stron, a drugą naciąłem 4 razy z dwóch stron, dlatego, żeby odróżnić kiełbasę. Zresztą jeden rodzaj jest większy, a druga mniejsza, ale tak ponacinałem, żeby było w pytkę. No i po 4 kawałki zjemy. Do tego mamy musztardę, ketchup. Posypiemy zaraz gyrosa, mam kiełbaskę oraz przyprawa do dań z ziemniaków, tak aby jakiś smak był, ale to za chwilę. No i łowimy dalej, odpoczywamy. Ciepły posiłek, jest bajecznie, więc kiełbaska pomału dochodzi i zaraz wszamiemy i wędkujemy dalej, zobaczymy co i jak. A więc kolejna rybka, tym razem jak posiłek, na skisłe masło. Skisłe masło, tak, tak mówiłem, skisłe masło z Marosza, węgierskiej firmy. Przy szamaniu kiełbaski. I prawdopodobnie będzie leszczyk. Piąty leszczyk, tak. Więc wejdziemy trochę głębiej. I mamy kolejną 45, raczej 6, jedna spadła. Taka czterdziecha. No widzisz, nie mogło poczekać, aż skończę posiłek. No, 45. 45 centymetrów. Taki Lesio. I przynęta
z Marosza z kisłe masło. Dobrze, kolejna 40, czyli do wspólnego zdjęcia. Umyjemy rączki i zjemy i wędkujemy dalej. Więc drodzy Państwo, wypad do lasu za potrzebą po obiadku. I zobaczcie. I zobaczcie sami, czyli kurki, tutaj maluszki, a tutaj dwie takie ładne, dorodne. Zobaczymy jeszcze z boku. Tu kurka, jeszcze kilka i będzie zupa kurkowa. Więc jeszcze pochodzę tutaj za tymi kurkami, tak aby jeszcze garstkę nazbierać na jakąś zupinę. Zobaczcie, nawet borowik. Borowik nawet trafił się. Tu jeszcze ładne kurki. No i zupa z kurek będzie. Prawdziwek kureczki jest w pytkę. Tutaj to już mamy tak sporo tych kurek. Ale jeszcze poszukamy. Jest w pytkę. I o to chodzi. O to chodzi, drodzy widzowie, tuż przy wodzie, niedaleko, kurki na zupkę. Zobaczcie, drodzy widzowie. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. A więc widzicie, co się dzieje, cztery borowiki i kurek jeszcze. No i co, Karolku? Było coś? Co? Było coś? Tym razem twój powrót odbitował, tak powiem, wynik zerowy. Zerowy? Zerowy. A ja borowiki. No widzisz, no. Kurki. Pali na rybki, a drudzy na grzybki. A u mnie są rybki i grzybki. Czyli nic dodać. Ale tak jak ci powiedziałem, tu może być dwa w jednym, nie? Nic ująć. Czyli dwa razy. I tak mówię, jakoś to wygląda. Zobaczcie sami. Czyli kilka borowików. I sporo kurek, więc taki zbiór i będą dzisiaj kurki w zupce, ewentualnie jutro. I cieszy, i cieszy, jest pytkę. Przerzucam zestawy i wędkujemy dalej. Tak, daj no, dzięki. No. A więc widzicie, są grzyby. Dobra, no to pa. Są grzyby, są i ryby. To widzicie wszystko. Dzisiaj odpoczynek fajny. I Lesio nieduży.
kusił się na przynętę. Czyli widzicie, warunki są jakie są, ale najważniejsze, że ryby i grzyby dopisały. Siedzi. Co ja tu założyłem? Nie wiesz? Nie wiem. A, mówię, że powtarzasz to, co ja. Piaskowa. Tak, tylko że szóstka. Ósemka. Większą. Piaskowa, ósemka. I prawdopodobnie leszczyk, którego wyholujemy. I tak to mniej więcej się prezentuje. Mówiłem, branie intensywne, widziałeś od razu. Jedzie na pleciące, to od razu. Lesio, będzie karp, to by chodził. Nie dane mi dzisiaj złowić karpia, ale dopóki przynęta w wodzie. Taka 40 dobra. Na piaskową. Więc machaj, będą ryby, będą ładna 40. No i gitara, tak Karol powiedział. Nic dodać, nic ująć. Przynęta piaskowa. I rybka zaliczona. Czterdzieści cztery. Drodzy Państwo, nie inaczej. Karol ma rybkę. Doczekał się. Doczekał się w końcu ryby. Na tą kukurydzę nie popuściłem. O, poszedł. Była ryba. Była ryba, ale się nie ale zbyła. No ale kroczek. Ale kroczek. Kroczek. No ale karp, no. Mogę go trochę przytrzymać. Taki. Moment, pewnie wszaki. No, wiesz, do wody się wchodzi, nie? Ja masz taki problem. Ja widzisz cały czas do wody spod bierakiem wchodzę. Zerwał. Kinka pod. Mógł być szczupak też, na kukurydzę, jak obcinka. Mógł być szczupak. Ja to od razu do wody wchodzę, bo widzisz, że tutaj zielsko to podbierak biorę i wchodzę do wody jak najdalej. Przy okazji się ochłodzę. No szczupak też mógł być i mógł obciąć, na kukurydzę wziął, ale tego już nie wiemy, bo nie widzieliśmy. Ale było coś większego. Więc machamy wędką dalej. Jest piękny odpoczynek nad wodą, i grzybki, i rybki, i jest w pyciorę. To już nie los. Nie dla psa kiełbasa, nie ryba dla Karola. Bo poplątało mi się. Ja muszę wejść daleko. A więc widzicie, co się dzieje. Dziękuję ci, Karolku. Ja wejdę, nie wiem, czy jeszcze ryba jest, ale intensywne branie było. Więc tak, widzicie, muszę wejść. Tu zaczep. I nie wiem, czy jest ta ryba. Ale jest coś. Bombka świąteczna z Marosza. I prawdopodobnie będzie leszczyk. Bo karp to już wychodził. A to idzie, przepraszam za wyrażenie, jak szmata, ale bombka świąteczna. O.
leszcz. Zobaczcie, ile tu jest tych. I przeszedł mi na drugą, więc muszę... Przez Karola nawet przeszedł wędkę. Ale ładne lesio. Ładny jest, wiesz? Więc przez dwie wędki. I ryba taka ponad kilo zaliczona, za jaki ładny, nie? O, że mi wędki nie złamał. Od razu go zmierzymy, ale 45 na bank. Na bank, bo takie dzisiaj ładne biorą. Czyli lesio na bombkę świąteczną. Zobaczcie, jaki ładny. Czterdzieści siedem. Też masz? Jak widzicie. Słuchaj tym razem do tego. Dwa w jednym, ale pokażę do mojego. Do mojego. I zobacz. Co znaczy zanęta? I zobaczcie. Mój ciutkę większy, ale dwa w jednym. Więc drodzy Państwo, niedługo będziemy kończyć, ale najpierw wysuszymy siatkę. Ale najpierw pokażę Wam, co udało się złowić. Czyli mam 8 leszczyków, jeden spadł na początku, bo byłoby 9, ale w sumie jest 8, więc... Więc 9 sztuk, zobaczcie, co się dzieje. Do wspólnego zdjęcia. I tak to mniej więcej wygląda. Więc mój dobytek. Osiem sztuk. Więc zrobimy zdjęcie i rybkom zwrócimy wolność. Dobra, już. Rybki odpływają. Baja. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Baja, a my wysuszymy siatkę. I jeszcze wędkujemy przez jakiś czas, że nam to wyschnie i niedługo będziemy kończyć. Dobra, siatka jak się suszy. Karol, dawaj swój zdobytek. No i także ja też idę w twoje ślady. No bo wiesz, ryb i tak nie zabieramy. Nie zabieramy, inaczej być nie może. Chyba dotknąłeś się. Wydaje mi się. Dobra, u mnie trochę skromniej. W siatce okazuje się, że są 3 leszcze, ale z moich wyliczeń wysłużyło 5. 5? 5 było, tylko po prostu 2, no był przepływ dość większy i po prostu sobie uciekł. No jeszcze 2 karpie miałeś. 2 karpie to też od razu. O. Zobaczcie. 9. No jak odpływają, jabranie. Już z ręki wypuszczę rybę. Nawet podbieraka nie moczę.
to wejdziemy. I tak mówię, prawdopodobnie 9. Mówię, łowienie z marszu. Najlepszą porę my przejeździli, ale to i tak dało efekt. Ale koniec końców i tak myślę, że tak całkiem udany dzień chyba. No bo spore teleszczyki, no. Przyjemny. Przyjemny. No i znów taka dobra 40. Jak widzicie, na jasnego Ringersa. Czyli taki przyzwoity lesio. Ok, baja. I przerzucamy jeszcze. I łowimy dalej, jest w pytkę. 9. Więc drodzy Państwo, pomału kończymy tą imprezę. Leciał tak, pokazałem. Ryby były tak. Pokazałem na zdjęciu. Czyli w sumie miałem 10 ryb. Jedna spadła na samym początku. 9 udało się wyholować, czyli 9 zaliczonych. I ładne nawet jak na tą wodę leszczyki. Więcej o tej wodzie nic nie mogę powiedzieć, dla tego względu, że pierwszy raz łowię od 30 lat i to w tym miejscu, na dodatek pierwszy raz w życiu. Więc łowienie z marszu, bez nęcenia wstępnego i tak to, jak pokazałem, grzyby dopisały, rybki dopisały, odpoczynek jest. Teraz Karol, coś od siebie. No ja podsumowując cały dzień, no cóż tu powiedzieć, zaczęliśmy dość troszeczkę, na pewno nie tak jak chcieliśmy. Trzeba było odwiedzić dwa zbiorniki. Okazały się nietrafnym wyborem. Dopiero za jak się to mówi, do 3 razy sztuka. Tu się udało trafić z miejscem. Ale trafiliśmy, 3 godziny my stracili. No, około 3 godzin straciliśmy, no ale przynajmniej tak teraz na przyszłość już na przykład wiemy, jak gdzie co wygląda, tak? Z tym, że będzie to wolne. O ile to. Bo widzicie, wolne, z boku wszystko zajęte. Bo tak jak byliśmy na pierwszym zbiorniku, no faktem były miejsca, ale nie pasowały nam, bo nawet jakbyśmy siedli, to mielibyśmy za daleką odległość od siebie. To nawet byśmy się nie widzieli. Nie widzieli i w krzakach. I to jest takie, no dla nas niekomfortowe łowienie, bo to jest tak, tak jakbyśmy pojechali z każdym osobno, tam sobie, nie? No. Co tutaj powiedzieć? Drugie łowisko. No drugie łowisko, dobrze. Wszystko zajęte. Wszystko zajęte, to nawet wjechaliśmy, to jak szybko wjechaliśmy, jeszcze szybciej uciekliśmy. No i padła moja propozycja, żeby tutaj cię zabrać. Powiem tak szczerze, że sceptycznie byłeś nastawiony, bo chciałeś wrócić gdzieś tam do naszych stron, ale się udało. Myślę, że wyjazd jak najbardziej na plus. Leszcze faktycznie brały w miarę takich fajnych rozmiarów. Udało mi się złowić dodatkowo 2 niewymiarowe karpiki, które... W szybki sposób, nie? Szybki. Tak, bo to wyglądało w ten sposób, że z rana po prostu po zanęceniu pierwsze branie, tak w sumie poinformowałeś mnie sam o tak, nim. Tak. Przyciąłem, po krótkiej walce no, zameldował się karpik, to już, że tak powiem, dało do myślenia. No 48 centymetrów. 38. Później 30. Po minucie dosłownie. Tak. To, czyli tak to wyglądało, jakby przepływało stado, zatrzymało się w zanęcie na chwilę. No i na tym to wszystko. No. Ryby były wypuszczone bezpośrednio, nawet nie nagrywałem. No z kukurydzy dzisiaj na spławik brały w miarę fajne te ryby, ale brań nie było za dużo. No jeżeli chodzi o podstawową przynętę jako pinkę, to brania były cały czas, tylko że bardzo drobne, tak? To nawet nie było tak naprawdę co nagrywać, bo drobna płotka, bardzo drobny leszczyk. Bardzo, no. I do tego masa okonia. Okonia, nawet no, biły w kukurydze przy ściąganiu. Tak, no także jeżeli podsumowując cały dzień, no myślę, że jak na pierwszy raz tutaj. Woda ciekawa. Woda ciekawa, na pewno z perspektywą na kolejny wyjazd. No i zobaczymy, nie? Po prostu jak to dalej wyjdzie, ale myślę, że w tym roku jeszcze to odwiedzimy. No i wszystko na ten temat, nic dodać, nic ująć. Sztamka, dziękuję za podwózkę i narka. Do następnego. Na razie. No i tak to leciało, drodzy widzowie, nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną dobre i złe.
i do następnego. I pamiętajcie, JLK, ole, 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 zawsze i wszędzie, komercja, la, 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 będzie.